Chcemy uznania Odry za osobę prawną. Ochrona rzeki jest ochroną wody, a zatem jest ochroną człowieka. 98,9% polskich rzek nie spełnia kryteriów dobrego stanu wyznaczonych ramową dyrektywą wodną. To znaczy, że prawie wszystkie rzeki w Polsce są zatrute i współczesne prawo zezwala na ich zatruwanie. Uznajemy rzeki za żywe, tak jak wodę uznajemy za żywą i podtrzymującą życie. Uznajemy rzekę Odrę za osobę i domagamy się uznania jej za osobę prawną, a także objęcia ochroną jako tę, która żyje. Chcemy zagwarantować jej prawo do naturalnego życia. Chcemy, by rzeka mogła swobodnie płynąć. Chcemy, by nie zatruwano jej i nie traktowano jak drogi. Chcemy, aby chociaż jedna rzeka w Polsce była czysta. Chcemy uznania Odry za osobę prawną. Podejmując działania w imieniu rzeki Odry. Wypowiadamy się w imieniu natury jako podmiotu. Człowiek, zwierzę i natura, rozpoznane przez prawo jako podmiot, to odpowiedź na trwający kryzys klimatyczny i masowe wymieranie gatunków. Domagamy się objęcia rzeki Odry kompleksową ochroną, analogicznie do tysięcy korporacji i spółek w Polsce, uznanych za osoby prawne. Domagamy się objęcia ochrony rzeki Odry, ponieważ podczas katastrofy w 2022 roku wywołanej przez człowieka zginęło 3 300 tysięcy ryb, 65 milionów małży, 147 milionów ślimaków oraz miliony innych stworzeń. A sama rzeka stanęła na granicy przetrwania. Ciała martwych istnień oszacowano na 1,650 ton. Uznawanie dziecka za żywą istotę bez uznawania matki dziecka za żywą istotę przypomina uznawanie ryby, małży czy ślimaka za żywą istotę bez uznawania rzeki za żywą istotę. Rzeka jest żywa, natomiast zadaniem prawa jest ochrona życia. Rzeka Odra zasługuje na wieloletnią regenerację. Od 2017 roku i uznania rzeki Whanganui z Nowej Zelandii za osobę prawną dostępne jest kompleksowe narzędzie ochrony rzeki. Wystarczy rozpoznać w niej tę, którą jest. Osobę. Jesteśmy plemieniem Odry. Uznaliśmy rzekę Odrę za osobę. Już kilkanaście tysięcy osób w Polsce domaga się uznania rzeki Odry za osobę prawną. Dołącz do nas! Zabierz głos w imieniu rzeki. Ratując rzekę, ratujemy ziemię, wodę, człowieka. Ratujemy nas samych. Chcesz uznania Odry za osobę prawną? Dołącz do nas!